Adam Roguski, rzecz o nieruchomościach. Mamy przełomy, jeśli chodzi o dane GUS na temat aktywności inwestycyjnej deweloperów. Mamy też pewien przełom polityczny, będzie, wszystko wskazuje na to, nowa władza, jakieś nowe pomysły na politykę mieszkaniową. Jak w tym wszystkim odnajduje się branża? Zapraszam na rozmowę z ekspertem. A z nami w studiu Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnie miesiące tego roku to taki scenariusz, kiedy popyt bardzo mocno rósł, sprzedaż mieszkań rosła, no i za tym wszystkim nie nadążała podaż. Tymczasem GUS opublikował dane na temat aktywności inwestycyjnej deweloperów we wrześniu. 12 tysięcy mieszkań w projektach odpalonych w tym czasie i ponad 16 tysięcy pozwoleń. To są liczby, jakie widzieliśmy ostatnio w takich miesiącach dobrej koniunktury, jakich rynek oczekiwał, no, że w końcu one się zmaterializują. Pytanie, czy to po prostu jest naturalne, że podaż odbudowuje się nie tak szybko i nie tak skokowo jak popyt? I co najważniejsze, czy jest szansa na to, że te wyniki no już pozostaną z nami na dłużej, ten rynek będzie bardziej zbalansowany i na przykład mieszkania przestaną w końcu drożeć? To może najpierw odniosę się do tej perspektywy, na którą patrzymy. Jeśli chodzi o rozpoczynane inwestycje, to ten skok wrzesień do września, porównując poszczególne miesiące obecnego roku i ubiegłego, on może być mylący. Co prawda, ten wzrost może być satysfakcjonujący w tej perspektywie, natomiast musimy patrzeć na trend roczny. W zeszłym roku mieliśmy fatalne wyniki, jeśli chodzi o rozpoczynane inwestycje. Porównując wyniki zeszłoroczne do 2021 roku na przykład, to było kilkadziesiąt tysięcy mieszkań mniej rozpoczętych przez deweloperów i ten trend w tym roku niestety się utrzyma. Co prawda rzeczywiście jest poprawa i pewnie wynika ona między innymi z tego, co słyszymy z rynku, czyli przede wszystkim uruchomienia programu Pierwsze Mieszkanie przez rząd. I to na pewno jest jakiś bodziec. Natomiast jaka będzie dłuższa perspektywa? Co zrobi tak naprawdę nowy rząd, który się niedługo ukonstytuuje? To jest wielka niewiadoma dla deweloperów i na pewno wielkie wyzwanie w kontekście przyszłych miesięcy na rynku. A co było takim głównym hamulcem, czy też co przeszkadzało deweloperom w takim szybszym zwiększeniu podaży w ostatnich miesiącach? Bo widać, że oni potrafią to zrobić, tak? Te 12 tysięcy, to jak mówiliśmy, no, dawno już nie było widać tak dobrego wyniku. Przede wszystkim myślę, że niepewność jednak w kontekście tego, co na rynku będzie się działo. Nadal jednak jesteśmy w otoczeniu rynkowym wysokich stóp procentowych. Oczywiście te zliberalizowane rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego troszeczkę pomogły. Więcej klientów, również tych, którzy zastanawiali się, odkładali zakup mieszkania na później, jednak widząc, że ten program będzie uruchomiony, ruszyło do biur i widząc te pierwsze pozytywne przesłanki, deweloperzy rozpoczęli te nowe inwestycje. Natomiast w dalszym ciągu mają z tyłu głowy świadomość, że ten program może się skończyć. Pula środków może się wyczerpać, nowy rząd może mieć nową koncepcję w kontekście pomocy w ogóle mieszkalnictwu jako całemu sektorowi ludziom młodym, których po prostu na mieszkania nie stać. Dlatego też nie sposób przedefiniować na przestrzeni miesiąca, dwóch miesięcy, trzech miesięcy polityki wprowadzeń nowych inwestycji. To jest zbyt duża niewiadoma i zbyt duże ryzyko inwestycyjne dla deweloperów. Z waszego punktu widzenia, z punktu widzenia deweloperów, to ten program powinien być kontynuowany, jeśli chodzi o bezpieczny kredyt 2%? Tak naprawdę każdy program, który zwiększa dostępność mieszkań, szczególnie dla młodych ludzi, no jest czymś, krokiem w dobrą stronę. Natomiast należy pamiętać, że oprócz subsydiowania zakupów i dbania o tą stronę popytową, to tak naprawdę takim pierwszym krokiem, który powinien zostać wykonany, powinna być pomoc stronie podażowej, czyli
po pierwsze uruchomienie nowych gruntów, mamy grunty w zasobach Krajowego Zasobu Nieruchomości, mamy grunty w spółkach Skarbu Państwa. Także to są miejsca, w których można budować, natomiast fizycznie deweloperzy nie mają teraz takiej możliwości. Jest to sposób na zwiększenie podaży, być może ustabilizowanie się bądź zmniejszenie cen gruntów inwestycyjnych, no i tym samym ustabilizowanie cen nieruchomości. Także tutaj należy oprócz tej jednej nogi, którą jest popyt, pomyśleć też o podaży i mam nadzieję, że nowy rząd weźmie sobie to do serca. Właśnie ten nowy rząd wygląda na to, że będzie złożony z wielu różnych z partii. Każda ma trochę inny pomysł na politykę mieszkaniową. W jakim kierunku ona powinna iść? Jakie są oczekiwania deweloperów i co jeszcze oprócz tego odblokowania podaży w rozumieniu uwalniania gruntów oczekiwalibyście od decydentów? Myślę, że oprócz tych kwestii podażowych, które tutaj zdecydowanie wychodzą na czoło, przede wszystkim naprawienie kwestii procedur administracyjnych, czyli zwiększenie efektywności, przepustowości urzędów. Jest dużo procedur, przepisów. My też jako Polski Związek Firm Deweloperskich na przykład przygotowujemy corocznie ranking miast, gdzie oceniamy, jak miasta radzą sobie z wydawaniem decyzji. No i to często nie są dobre wnioski. Podobnie jeśli chodzi o reformę planowania przestrzennego, którą zapoczątkował jeszcze poprzedni rząd, no tutaj widać, że będzie to bardzo duże wyzwanie zarówno dla samorządów, jak i dla deweloperów, szczególnie, że troszkę redefiniowano kwestię decyzji o warunkach odbudowy, która na podstawie której wiele inwestycji dzisiaj powstawało. To zostanie zdecydowanie ograniczone, limitowane, no i to też jest bezpośredni cios w podaż. Także tutaj należałoby się zastanowić systemowo, w jaki sposób pomóc. Były różne programy zakładające współpracę deweloperów, na przykład z gminami. Jak wygląda ta realizacja i czemu ta skala nie jest większa? Oczywiście te programy były i założenia były bardzo dobre i można powiedzieć na przykład o programie tak zwanym Lokal za grunt, w którym gmina mogła zaoferować na warunkach powiedzmy komercyjnych, przetargowych grunt deweloperom. W zamian za to deweloper zobowiązywał się rozliczyć w cenie, ten grunt byłby tańszy, przekazać gminie mieszkania. Natomiast program funkcjonuje bodaj 2 lata. My wiemy o 2 gminach, które zawarły takie porozumienia z deweloperami, czyli to są rozwiązania, które nie cieszą się popularnością zarówno wśród inwestorów, jak i wśród włodarzy. Należałoby, i to jest wyzwanie dla nowej władzy, przeszkolić samorządy i pokazać, że jest to dla nich wartość dodana i jest to szansa na rozwój gmin. Także są już narzędzia, moim zdaniem problemem nie jest brak instrumentów, z których możemy korzystać, ale raczej ich nieefektywność i też takie chyba troszeczkę symptomatyczne dla naszego kraju taka niechęć do współpracy jednak publiczno-prywatnej. To przejdźmy teraz do współpracy i firm prywatnych. Jakiś czas temu były duże nadzieje, jeśli chodzi o rozwój rynku PRS, najmu instytucjonalnego mieszkań. Szczególnie w zeszłym roku były takie oczekiwania, że ta współpraca będzie taka wyraźniejsza, ponieważ załamał się ten popyt Kowalskich. Tak się nie stało. Teraz ten popyt nabywców indywidualnych wraca ze zdwojoną mocą. I pytanie, co będzie dalej? Czy deweloperzy, tak się uważa, nie bardzo chcą współpracować z nabywcami instytucjonalnymi? Czy to się jakoś zmieni w najbliższych latach, czy nie? Ja powiedziałbym, że ta teza, że deweloperzy nie chcą współpracować, jest nie do końca prawdziwa. Oczywiście należałoby się zastanowić nad uzasadnieniem ekonomicznym, czy bardziej
czy lepszym rozwiązaniem dla dewelopera jest wybudowanie i sprzedaż indywidualnym klientom, natomiast nie zawsze jest na to szansa, nie zawsze model biznesowy to przewiduje, także myślę, że rynek jest otwarty zarówno na tą standardową działalność deweloperską, jak i współpracę z rynkiem instytucjonalnym i ten rynek, nie mam żadnych wątpliwości, on dalej będzie się rozwijać. Troszeczkę doznało to przeszkód w zeszłym roku, szczególnie z uwagi na kwestię właśnie czy to wysokich stóp procentowych, czyli te warunki finansowania, z których zwyczajowo korzystały fundusze, które zajmują się najmem instytucjonalnym, po prostu były bardzo niekorzystne, dochodziły też ryzyka walutowe, także tych inwestycji w PRS-y było dużo mniej, natomiast to wróci, bo takie są oczekiwania młodych najemców i widać, że po tym, co się dzieje na rynku najmu, że jest duży problem z podażą, ceny w największych miastach cały czas rosną. Mieliśmy problemy ze studentami, którzy nie dostali się do akademików, też nie stać ich na wynajem na warunkach komercyjnych, więc jedyną szansą na to, żeby ustabilizować te ceny na rynku najmu, jest po prostu zwiększenie podaży na tymże rynku. Czekamy zatem, aż ukonstytuuje się nowy rząd i wyklaruje jakaś jednolita strategia, jeśli chodzi o politykę szeroko pojętą mieszkaniową, a o rynku, o perspektywach i oczekiwaniach branży mówił Patryk Kozierkiewicz, ekspert Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję.